Witam wszystkich serdecznie. Kolejny weekend się zbliża, a ja dalej bez roweru. Znaczy rower stoi, tyle że nie mogę nim jeździć. Zdjąłem obudowę na baterię. Zdjąłem obudowę na kontroler. Przygotowałem baterię tą zapasową. Podłączę baterię zapasową. Kontroler, wszystkie te okablowania. Na razie założyłem taką torbę. Takie ustrojstwo. No i chcę zobaczyć w ogóle, jak to funkcjonuje, czy to działa. Przez tego chińskiego złodzieja. YouTube sobie może ten film wykasować, mam to w nosie. Dla mnie to jest złodziej i oszust. Chiński kurdupel. Zapłaciłem za przesyłkę priorytetową. Miała być z europejskiego magazynu. Jak byk pisze w ofercie, że 3 dni dostawa. Miesiąc czasu mija, ani słychu, ani widu. Kurdupel mi tylko wysłał chyba dwie czy trzy takie informacje typu pismo obrazkowe. No te takie chińskie domki. Wysłał mi takie jakieś tam bazgrołki, jakieś tam obrazki po chińsku i to załatwia sprawę. Ja piszę do niego zapytania, w ogóle nie odpowiada, nawet pisze pod moim zapytaniem nieprzeczytane i wszystko ma w nosie. Dziady gaj złodziej. No i nic, tak kurczę, czekam, no w końcu się nie doczekam, więc podłączę tą zapasową baterię, jeszcze trochę tam poczekam na tym AliExpressie, jeżeli po prostu nie przyślę, no to w sumie jeszcze tego nigdy nie robiłem, ale muszę sprawdzić w jaki sposób można pieniądze odzyskać, no i będę musiał kupić gdzieś indziej, ale już nie, na pewno nie na AliExpressie, do nich tak samo mam wielki żal. Bo jak się okazało, po sprawdzeniu opinii o tym sprzedawcy, ma same negatywne. Same negatywne i wszystkie są na ten sam temat, że po prostu oferuje krótką dostawę, a później to trwa w nieskończoność albo w ogóle nie dostarcza towaru. I AliExpress dokładnie wie, że ma takie opinie, a mimo to złodzieja trzyma na swoim portalu. Czyli źle świadczy to o całym portalu. No nie wiem, to raczej jest nie do pomyślenia, żeby takie historie były na Allegro, że gościu ma same negatywne i jeszcze takie tego typu, że jest złodziej i że jest oszust i że oni go trzymają dalej na portalu. No to po prostu źle świadczy o AliExpress i do nich tak samo mam żal, bo powinni złodzieja wywalić na zbity pysk do Mandżurii. Podłączyłem wszystko prowizorycznie. Tu w tej sakwie siedzi bateria. Przewody tędy wypuściłem. Tu jest przewód od pas, czujnika pas jest bardzo króciutki, także na razie go nie będę próbował, tyle że go podwiesiłem, żeby mi się tam nie majtał. Manetka, którą miałem oryginalną, też tak mam założoną tylko prowizorycznie, gdyż ta, którą kupiłem, tą bajeramską, nie mogę podłączyć, gdyż, gdzie tu jest końcówka od niej? A. Ma końcówkę męską, a żeby podłączyć musiałbym mieć tutaj żeńską, więc będę musiał to obciąć, przelutować. Mniej więcej się tak zaznajomiłem z wyświetlaczem, trochę więcej mi to czasu zajmie, bo tak tylko przeleciałem. Na, jak to się mówi, na chybił trafił tutaj tym pilocikiem i zobaczymy, jak on będzie jechał. Telefon założyłem na kask, idiotycznie to pewnie wygląda, ale muszę mieć wolne ręce, bo tym bardziej, że manetkę mam tutaj. Nie wiem, czy to będzie cokolwiek widać. Sprawdzę. No dobrze, kask znowu na łepetynę. Pociągnę trochę. I dobra, uruchamiamy. Jak to było? Aha, tak. Przytrzymać. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Dobra, i zobaczymy na samej manetce. No właśnie, coś tutaj musiałem kombinować, żeby to włączyć w ogóle. Nie wiem, o co tu jeszcze chodzi. Tu było chyba na 9 i dopiero mi startował. Tak, zgadza się. O.
A ile pokazuje bez obciążenia? No, 46-47 km. Hamulce też nie podłączone, czujniki do hamulców nie podłączone, bo to są magnetyczne. Kupiłem specjalny klej epoksydowy. W zestawie tam jest taka taśma dwustronnie przylepna, ale nie wierzę, żeby to dobrze trzymało. Więc na razie nie będzie założonych czujników hamowania. Pojadę tylko i sprawdzę, jak to się zachowuje, ten silniczek. Jak to kurne tym operować teraz? Teraz tak. O kurne. No, Artur. No, jeszcze samochód jedzie, jakiś cholera. Dobra, palec będzie robił jako kierownica. No, tylko że mi się tu kurne nie wykopercił. Kurcze, blade. O, idzie, dobra, tak. Tak zrobimy. Nie wiem, czy coś widać. Mikrofonu nie podłączałem, także będzie szum wiatru. Ja przesuwa mi się tutaj. Dobra, jedziemy. O, 21, 25, 28. No, ciągnie ładnie. 34, 35, 36. Przyhamujemy, bo tutaj jest wyjazd na główną ulicę. Nic nie jedzie, nie jedzie. Dobra, to próbujemy dalej. Jechałem trochę pod wiatr. Nie wiem, czy mam to wszystko, kurczę blade, dobrze ustawione. Pokazywało w granicach 35 na godzinę. Nie wiem, może być może tu mam coś nie tak ustawione, bo w sumie nie jest w ogóle ustawione, tylko tak mówię, na chybił trafił to ustawiałem. No ale tak powiem, nawet dość żwawo startuje. Dobra, trzeba jechać z powrotem i popatrzeć, co z tym wyświetlaczem jest, jak to się wszystko ustawia, bo nie mam zielonego pojęcia. W instrukcji nic nie ma, bo jest tylko instrukcja taka obrazkowa, co jak podłączyć i to wszystko. A na temat ustawień nie ma nic. Siedem, 38, 39, 40, 40, no ponad 40. Dobra, nie ma co szaleć. Ale w stosunku do silnika 250 W to naprawdę jest duża różnica przy samym starcie. No, jak na razie jestem zadowolony. Ważne, że działa. Prowizorka, bo prowizorka, ale działa.
Światła sprawdzałem, tak samo działają. O, tu się zapaliła lampka, ale mam... znaczy, symbol lampki się zapalił, ale lampkę mam odczepioną, ale sprawdzałem, działa. Są tu dodatkowo tryby nocne. To jest chyba jakiś czujniczek, ta kropka, że wykrywa zmierzch. I wtedy... załącza mi... A już chyba mam teraz włączony, nie wiem, no zresztą nie będę opowiadał bzdur, bo nie mam pojęcia, ale w każdym razie jest tryb nocny. Co tu jeszcze tam jest? Zegarek, zaraz, kurna, tu nic nie wiem, kompletnie nic nie wiem. Old Range, Trip, Max Speed, to będzie maksymalna prędkość, a zaraz, Maxima Time, to czas, Max Speed. Ale teraz jak to sprawdzić? Ile miałem tego max speedu? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tu jest ósemka. Co to jest ta ósemka? Dziewiątka. A zaraz, może tu jest ograniczenie prędkości. Zrobimy sobie na jedyneczkę i zobaczymy, czy... O, no idzie. Tak, to jest chyba... To jest ograniczenie prędkości. Bo teraz idzie maksymalnie no te 17. Dobra, to trochę dodamy. Dwójeczka, trójeczka. Cześć. Nie, też idzie tą samą prędkością. Damy na dziewiątkę. Ale teraz już idzie dużo szybciej. Nie wiem, może jakieś to są zakresy. Trudno mi powiedzieć. O. Super, super przyspiesza, fajnie, podoba mi się. Bardzo ma taki zrywny start. No dobra, to wyłączymy to. Naciskamy dłużej. O, dobra, wyłączyło się. Tutaj na razie pod blokadę założę. No i tak to na razie wygląda. Wszystko prowizorycznie. Trzeba będzie to poprawiać. Trochę mi się humor poprawił. Wściekły jestem na tą baterię, no nie na baterię, wściekły jestem na Chińczyka, oszusta i złodzieja. Mam tylko nadzieję cichą, że przyślę, jak nie przyślę, trudno. Kilkaset złotych pójdzie w błoto. Dobra, na dziś tyle, a zobaczę jeszcze, czy się coś tam nagrzał. Przejechałem tam, może z 1,5 kilometra, nie, zupełnie zimne. Kontroler. Czuję temperaturę. Skoro ja mam 30, w granicach 36,6, a czuję, że jest lekko ciepły, to powinien gdzieś być w granicach powyżej 36, może 38. O, już prawie nie czuję różnicy. Dobra. O, ja skończyłem nagrywać i sąsiad skończył kosić. Dobra. Cześć i do następnego razu.